drzwiami do świata ducha. Teraz rozejrzyj się, zobacz, czy widzisz drzwi i powiedz mi, jak się czujesz. Twój głos teraz jest silny. Czuję się zrelaksowany. Mhm. Nie wiem, czy to są drzwi. Przyjrzyj się. Możesz podejść. Nie ma problemu. Jesteś leciutki. Jesteś istotą duchową. Podejdź, przyjrzyj się. I opisz, co jest przed tobą. Mogę otworzyć oczy? Nie. Nie. Ty widzisz. Czujesz. Czucie to jeszcze jest widzenie. Podejdź. Możesz pomacać, czy to są drzwi. I opisz, jak wyglądają. Jeszcze nie mogę ich zobaczyć. Rozejrzyj się wkoło siebie. Może jest jakieś przejście jaśniejsze? Zobacz, czy jest światło, widzisz? Jak do dołu patrzę, to widzę jaśniejsze. Mhm. Jasność. Dobrze. I jak patrzysz tam w tą jasność, co odczuwasz? Tak jakby ciepło. Dobrze. I teraz zobacz. Może to być portal właśnie. To jest to przejście dla ciebie przeszkowane. I teraz poruszasz się przez to przejście. Teraz. I mów, co się dzieje. Robi się bardzo jasno. Widzę światełko. Tylko teraz twój głos jest silny, silny. Światełko widzę. Widzisz? Dobrze. Porusza się. To jest dla ciebie właśnie. Tam już pokazują ci, gdzie masz się poruszać. Porusza się. Przyspieszasz. Idziesz do trzech i już tam się znajdujesz. Po drugiej stronie. Raz, dwa, trzy. Jest coraz jaśniej. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Cieszę się na to spotkanie. Tam jesteś już oczekiwany. Zobacz, czy to jest przestrzeń otwarta, czy zamknięta. Jeszcze tego nie widzę. Poczuj, poczuj. Chyba otwarta. Otwarta? Mhm. Dobrze. Już tam jesteś. Stoisz tam. Czy przesuwasz się jeszcze? No, stanąłem. Stanąłeś. Dobrze. To ja teraz na to miejsce zapraszam mojego przyjaciela duchowego Bezius. Proszę cię przyjść, bądź dodatkowym opiekunem i obserwatorem od Tomasza. I ty obserwuj, obserwuj, kto się zbliża do ciebie. Może zobaczysz jakąś postać, może coś innego, nie wiem, może jakąś energię. I teraz przywitamy się. Coś mnie przepełnia, ale przepełnia mnie coś, ale nie widzę. Co ciebie przepełnia? Co to jest? Poczuj, poczuj. Poczuj twoją energię, poczuj. Ty wszystko teraz możesz odczuć. Tak, ciepło w sercu. Bardzo dobrze. Bezus, witam ciebie serdecznie. Dziękuję, że przyszedłeś. Przywitaj się też. Witam cię, Bezus. Dobrze. I teraz pierwsza myśl to jest odpowiedź. Wszystko odbywa się teraz telepatycznie. Ty będziesz tylko powtarzał głośno. Bezus, czy to jest specjalna przestrzeń dla Tomasza? Słuchaj, co przypływa do ciebie? Pierwsza myśl. To powtórzę. Dobrze. Czy będzie Tomasz teraz gdzieś przeniesiony na inny? Nie. Tutaj to się będzie spotkanie, tutaj w tej przestrzeni? Chyba tak. Dobrze. Teraz wezmę, ja się ciebie pytam, czy będziemy oglądali Tomasza przeszłość, jakieś istnienie poprzez ekran, który otworzysz? Tak? To dziękuję za to. Tomasz,
Ja policzę do trzech. Vesuvius otwiera ekran, to jest jak w kinie. I tam będziesz oglądał. Jesteś w towarzystwie. I teraz twój przewodnik duchowy. Pytam się, Vesuvius, czy tutaj też jest, przyjdzie, czy już jest przewodnik duchowy od Tomasza? Czy przyjdzie? To zapraszam serdecznie. Chcę, żebyś był w towarzystwie dwóch pięknych istot. I teraz obserwuj. I za chwilę przywitaj się z twoim przewodnikiem duchowym. Zobacz, staję przed tobą. Jest duża jasność. Mhm. Przywitaj się. Witam cię, przewodnik. Chciałem cię poznać. Tylko teraz głośno mówisz. Chciałbym cię poznać. Dobrze, no on jest cały czas przy tobie. I ja witam ciebie, istoto. Czy jesteś przewodnikiem duchowym od Tomasza? Tak. Czy masz jakieś imię, które możesz przekazać, żebyśmy mogli się z tobą komunikować? Mam, ale nie. Powtórz, tylko powtórz, tylko powtórz. Nie rozmyślaj, powtórz. To co dochodzi. To chodzi teraz o komunikację, o rozmowę. Wiem, że tam macie całkiem inaczej, ale tu dla ludzkiego umysłu. Nie wiem, może to jest water. Jak? Water. Water? Dobrze, to jest imię przekazane, water. Dziękuję ci serdecznie. I teraz Tomasz, słuchaj, ja mówię do ciebie. Ty jesteś energią. Spojrzyj na twojego przewodnika duchowego w jego głąb. Poczuj. Poczuj, co odczuwasz? Dużo miłości. Mhm. Ciepło. Dobrze. Jasność. Pięknie. Pięknie. I teraz stajesz. Stajesz między Vesuviusem i water. Stajesz. Stajesz. Stoisz. Czujesz? Stąd koło ciebie. Czuję ich energię. Bardzo dobrze. I teraz skoncentruj się przed tobą. Vesuvius otwiera teraz ekran. I odwiedzisz twoje poprzednie istnienie jako obserwator. Ja liczę do trzech, otwiera się ekran jak w kinie. Raz, dwa, trzy. Co się dzieje? Co się dzieje? Co widzisz? Opisz. Co czujesz? Widzisz. Nie wiem, jakbym był. Tak. Jakbym był w jakiejś przestrzeni. Obserwuj. Opisz tą przestrzeń. Opisz. Rozejrzyj się, rozglądaj się. Widzisz teraz całkiem wyraźnie. Twoje oczy duchowe wszystko teraz wyraźnie widzą. Wyraźnie. Kolory, kształty, wszystko teraz. Tylko twój głos teraz silny jest. Bardzo silny. Co widzisz w tej przestrzeni? Głośno, głośno.
widzę jakieś światło, prawda? Ale taki bym był obok tego światła, ale nie za bardzo jeszcze jestem w stanie cokolwiek wyjrzeć. Chwileczkę, spytamy się. Tam, zobacz, twój przewodnik duchowy jest Wezius. Pytaj się Wezius, co to jest. Wezius, Wezius, co to jest? Co ja widzę? Co ja widzę? Jakiś statek kosmiczny. Statek kosmiczny. Wszystko jest, wszystko w porządku. I teraz w tym momencie, Tomasz, twoje informacje własne otwierają się. Wszystkie informacje się otwierają. Z tamtego momentu. Teraz. Czy Tomasz był wcielony? Żył? W poprzednim istnieniu, na jakimś pojeździe kosmicznym. Tak. Dobrze. To teraz ma być to pokazane. Jesteś tylko obserwatorem. Przenosi cię, jest Wezius Kocie, twój przewodnik duchowy. I teraz przenoszony jesteś tam, do tego pojazdu kosmicznego. Teraz obserwuj, już się dzieje. Dobrze. Rozejrzyj się. Głośno? Jakbyśmy gdzieś podróżowali. Spojrzyj na twoje nogi. Ciężko mi zobaczyć te nogi, tak jakbym siedział. No opisz. Kokpitem. Mhm. Jakbym widział przez szybę. Jakbyśmy gdzieś po prostu lecieli. Dobrze, siedzisz tam przy tym pulpicie, taki kokpit, powiedziałeś, tak? Tak. Obejrzyj twoje ręce, połóż, masz tam ręce na tym pulpicie. Opisz twoje ręce. Są normalne, tak jak ludzkie. Jaki kolor skóry? Bardzo jasne. Nie wiem, jasne jakieś włosy. Jasne włosy masz też, tak? Mhm. Tam możesz popatrzeć, zobaczcie, bo to jest przezroczyste i ty siebie widzisz, jak bluszcze, odbija się tam. Opisz, jak wyglądasz. Jestem w jakimś takim stroju, jakbym był pilotem. Jaki kolor ma ten strój? Kombinezon, czy to jest? Kombinezon z takimi, dużo jakichś takich naszywek też jest. Aha. Twoją twarz obejrzyj, uszy, uśmiechnij się, zobacz, czy zęby masz. Tak, mam zęby. Wszystkie? Tak, taki ciekawy. Mam bardzo radosny uśmiech. Aha. Jakie włosy, oczy, nos, uszy, przyglądaj się. Uszy jakieś trochę większe. Włosy długie, jasne. Mhm. Mam spodnie też takie, jak od tego kombinezonu. Jaki kolor? Na czerwień taki burgund. Wysoki jesteś? Tak, na, tak, wysoki. Tak na człowieka. Tak do dzisiejszego Tomasza. Ty wiesz, ile masz i tamten. Jestem większy. Większy jesteś? I teraz tam siedzisz przy pulpicie. Jak się czujesz? Kim jesteś tam?
czuję, jakbym po prostu leciał z jakąś misją. A kto tam zarządza na tym pojeździe? Ja. Ty jesteś dowódcą takim, opiekunem, czy dowódcą? Jak się tak czujesz? Tak mi się wydaje, bo to była jakaś samotna misja. Sam jesteś tam? Tak. Jest. Nie ma nikogo? I teraz przygląda się na tym pulpicie. Ty teraz wszystko wiesz, bo tam jesteś. Do czego służy tam ten pulpit? Co tam jest na tym pulpicie? To są po prostu przyciski, którymi steruje się i różne dźwignie tym statkiem kosmicznym. Dobrze, z kim się komunikujesz w trakcie twojej podróży? Jak to się dzieje? Tak jakbym nie miał łączności z nikim. Skąd odbierasz informacje, gdzie jesteś w jakiejś misji, gdzieś lecisz? Jakbym był zgubiony. Jakbym się zgubił gdzieś. Lecę. Teraz jak oglądasz tą przestrzeń tam, gdzie lecisz? Czy masz jakieś tam okna, czy to widzisz na komputerze? Jak to widzisz? Widzę przez dużą szybę. I co widzisz tam? Podejdź teraz, podejdź, opisz. Widzę bezmiar, po prostu ciemność, jedną wielką, po prostu tak jakby był daleko gdzieś w kosmosie. Jak się czujesz teraz, jak wiesz, że się zgubiłeś? Czuję ekscytację i podniecenie. Pozytywny? Czy rozterka? Czuję takie uniesienie w sercu. Poczekaj chwileczkę, uniesienie w sercu. Tak jakbym miał coś. Jakbym coś ważnego miał zrobić, ale nie wiem co to jest. I teraz spokojnie, czy tam, gdzie się znalazłeś, w tej przestrzeni, czy to było zaplanowane, ty wiesz? Tak, to był plan. To był plan? Tak. Czy ty byłeś tam ochotnikiem na tą misję, czy ktoś cię wybrał? Tak. Ty? Ja byłem ochotnikiem. Ja po prostu, nie wiem, może miałem zasiedlić jakąś planetę. Chwileczkę. Odkryć. Dobrze. Stajemy w tym momencie. I teraz przywraca ci się pamięć informacyjna, zanim wyruszyłeś w tą misję. Kto jest twoja cywilizacja? Skąd pochodzisz? Dlaczego ta misja? Nie wiem, ale przez chwilę poczułem, że miałem rodzinę. Na jakiejś planecie? Na jakiejś planecie. Jakie jest twoje imię? Jakie jest moje imię? Jakie dziwne imię. Powtórz. Dobrze, proste. Ben. Ben. Dobrze. Dobrze. I teraz masz to odczucie. Czujesz, że masz rodzinę. Masz też potomstwo tam? Tak. Tak? Mam żonę. Mhm. Jest w takiej białej, długiej sukni. Mhm. Z małym dzieckiem na ręku. Mhm. Dobrze. I teraz zobacz tam na twoim komputerze. Masz tam komputer? Tak, mam cały pulpit. Masz cały pulpit? Widzę, tak, różne gwiazdy. Widzisz różne gwiazdy. To teraz otwórz sobie tą twoją planetę, bo ty wiesz skąd tam wyleciałeś, teraz obejrzyj tą planetę i ty wiesz co to jest za planeta.
Kościół. Nie potrafię sobie przypomnieć. Ale widzisz? Tylko widzę cały czas kobietę z dzieckiem. Mhm. Widzę świat, widzę, jakby ta planeta w ogóle była cała taka srebrna, jasna. Mhm. Mhm. Dobrze. Czy przekroczyłeś w tej chwili twoim pojazdem jakiś portal? Tak. Tak, jestem zupełnie gdzieś indziej. Innej galaktyce. Na innej galaktyce jesteś teraz, tak? Weszłeś? Tam. Dobrze. I teraz przyspieszamy. Ty wiesz, w jakiej misji się wybrałeś. Przyspieszamy i teraz widzisz, gdzie się zbliżasz. I po co? Ja bym po prostu czuję, jakbym po prostu nigdy się do niczego nie zbliżył. Jakbym ciągle po prostu leciał i nigdzie nie doleciał. Czy to jest gdzieś jakiś zagubiłeś się? Tak, tak jakbym... Poprzez stracenie kontaktu z twoją rodziną planetą, czy o co chodzi? Tak, tak jakbym stracił kontakt. Mam takie wspomnienia, ostatnie te wspomnienia z pożegnania. I później tylko widzę bezmiar po prostu kosmosu. Mhm. Przyspieszamy. Coś zaczyna się dziać w tych przestworzach teraz, do momentu, a zaczyna coś się dziać. Widzę jakąś roślinność, jakieś drzewa. Zbliża się gdzieś, tak, do jakiejś planety? Tak, jakbym już był na tej, jakbym... To teraz chwileczkę. Ja cofam cię do momentu, jak ty widzisz tą planetę. Cofam cię. I teraz widzisz, gdzie będziesz się zbliżał. Obserwuj. Widzę. To jest w ogóle bardzo podobne do Ziemi. Może to jest Ziemia. Za chwileczkę się wyjaśni. Dobrze. I opisz, co widzisz, jak się zbliżasz. Zobacz, widzisz kontynenty? Tak, widzę chmury, widzę kontynenty. Opisz, zobacz. Ty jako Tomek, tu, w tym wcieleniu, zobacz tą kulę ziemską, znasz i porównaj tam, gdzie jesteś. Co to jest? Czy to samo, czy to coś innego? Nałóż sobie te dwa obrazy. Nie, trochę inna jest. Inne są kontynenty. Mhm. Inne, ale to jest, ja czuję, że to jest Ziemia. Mhm. I teraz się zbliżasz, obserwuj, co tam jest na tych, gdzie się zbliżasz, co to jest, opisuj. Widzę po prostu bezmiar lasu. Mhm. Tak? Widzę po prostu dużo roślinności, las. Czy ty lecisz nad tymi lasami, czy schodzisz w dół? Ja już tak jakbym wylądował. Jak się odbyło to lądowanie? Usiadłem tym statkiem. Czy ty wiesz... Podczas tego musiałem włączyć silniki, które spowolniły mój lot i wylądowałem. Wylądowałem, jestem przy tym statku. Mhm. Jak żeś się znalazł na zewnątrz? Co tam, otwarło się coś? Jakie wyjście? Tak, wyszedłem przez wyjście. De facto wyleciałem przez nie.
leciałem przez nie. Poruszasz się w takim powietrzu? No właśnie, może to nie jest ziemia, bo ja się poruszam tak, jakby nie było grawitacji. Jak się czujesz tam? Możesz oddychać, czy jak to się dzieje? Tak, ale nie mam za bardzo żadnych urządzeń. Oddycham normalnie. Mhm. Chociaż trochę ciężej mi jest oddychać. Mhm. Rozgląda się, co tam jest. Jakieś zwierzęta, czy coś słyszysz, czy coś? Odgłosy jakieś? Wsłuchaj się tam. Tak, widzę zwierzęta. Opisz. To znaczy, są zwierzęta. Właśnie widzę duże zwierzęta. Ale one mnie nie atakują. Masz porównanie do tych zwierząt? Znasz? Tak, to tak jakbym oglądał takie zwierzęta, gdzie te z czasów prehistorycznych. Są na ziemi, czy w powietrzu, czy gdzie? Są na ziemi. Są w tym lesie, na tych polach. Widzą ciebie? Nie, właśnie jakby... Znaczy jakby nie zwracały na mnie w ogóle uwagi. To obserwuj je, co one robią. Żyją. Jedzą. Co jedzą? Trawę. Gałęzie. Jak tą wielkością twoją do tych zwierząt, jak się czujesz? Jesteś wysoki? Nie, właśnie jestem bardzo mały. Do nich jest... Tak. Mhm. Jestem bardzo mały. Mhm. Dobrze. Przyspieszamy dalej. Co się dzieje? Przyspieszamy. Widzę jakąś cywilizację, która też tam jest. Czy masz odczucie głodu, pragnienia, zmęczenia? Poczuj siebie. Tak, jestem lekko wyczerpany, ale nie czuję głodu. Spojrzyj na twoje nogi. Poruszasz się w powietrzu, czy na ziemi jesteś? Stoisz. Chodzę, tak, po ziemi. Chodzę. Chodzę po ziemi. Co masz na nogach? Czy opisz twoje nogi. Jestem w tym kombinezonie. Mhm. To jest bardziej taki mundur. Taki... Tak jakby dosyć ciekawe jest to. Bym się dziwił, jak fajnie się spaceruje po tej ziemi. Co masz na nogach? Mam takie duże, ciężkie buty. Widzę też jakieś miasto. Widzę też jakieś miasto teraz. Mhm. Opisz to miasto, widzisz to z daleka, tak? Tak, czy... widzę z daleka. Mają duże, tak? Duże mury, strzeliste wieże. Mhm. Jakbym widział jakiś symbol, taki półksiężyc. Gdzie na tym murze? Czy gdzie? Na takich kolumnach. Mhm. Na kolumnach. Na kolumnach. A tak jakby jest odgrodzone. Teraz jakbym się znalazł, nie wiem, czy ja przeleciałem. Jestem, nie widzę tych zwierząt. Widzę jakby taki płaskowyż. Właśnie nie widzę drzew. Widzę, jest mi bardzo gorąco, tak jakby to było na jakimś, w pustyni. Strasznie gorąco mi się zrobiło. Widzę wejście do tego miasta. Opisz to wejście. Duże, takie solidne, półokrągłe, wielka brama. Dobrze. I teraz poruszasz się do bramy. Patrz się na twoje nogi, czy się unosisz, czy idziesz teraz. Tak jakbym podskakiwał. Tak jakbym tak przeskakiwał
a jakby te buty przyciągały mnie do tego gruntu, ale takie wykonuję skoki. Czy te buty, ty masz te informacje, czy one służą właśnie do poruszania się, do takiej lewitacji? Tak, one mają specjalne silniki i jestem bardzo szybko w stanie się przemieszczać. Dobrze. I teraz przechodzisz przez tą bramę, przechodzisz, opisuj teraz, gdzie się znalazłeś, co tam jest, kto tam jest. Widzę dużo ludzi. Spojrzyj na te budynki, są wysokie, jak tam stoisz? Nie, są. Nie, widzę właśnie. Nie, nie jest to wysoka zabudowa. Ale widzę też dużo wież takich strzelistych, tak jakby takie bardzo wysokie wieże, tak jak nie wiem, wysokie biurowce, takie jak to opisać, tak jak w Dubaju teraz budują takie wysokie wieże. Dobrze, takie drapacze chmur? To nie są drapacze, tak jakby takie szczyty. Takie szczyty są, dużo budynków właśnie niskich, dużo... Ale mają takie wysokie w górę, takie szpice. Takie szpice wysokie do góry. Takie piramidalne? Tak, tak, piramidalne. Dobrze. I teraz obserwuj tych, powiedziałeś, że widzisz ludzi. Opisz. Zbliżasz się i zobaczysz jakieś pojazdy, jak tam co, opisz tą ulicę, czy gdzieś się znajdujesz. Co tam jest? Kto tam jest? Widzę takich ludzi, znaczy kobiet za dużo nie widzę. Widzę mężczyzn, takich jakby mędrców. Mają brody, długie włosy, takie długie szaty. Dziwi mnie to, że oni tak jakby nie zwracają na mnie uwagi. Nie zwracają na ciebie uwagi? Nie. Zobacz, czy tam jakieś pojazdy są też? Tak mi się wydawało, że są takie małe pojazdy. Co to jest? Odejdź do jednego. Małe latające pojazdy, dobrze. To teraz rozejrzyj się tam na tych ludzi, zobacz jaką skórę mają, ty widzisz. No, jakby byli bardzo, bardzo długo żyli. Długowieczni? Tak, jakby żyli po prostu, tak jakbym widział stulatka, ale czuję, że oni żyją dużo dłużej. Mhm. Że oni po prostu teraz mówisz, tysiące lat żyć. Porównujesz właśnie, odczuwasz, że są to długowieczni. Tak. Twoja cywilizacja na ziemskie lata, jak jest długowieczna? Nieskończenie żyje. Tam z tą, co wyleciałeś z tej planety? Tak. Długowieczna też, tak? Długowieczna. Dobrze. Nigdy się nie starzeją się. Nie starzejemy się. Dobrze. To teraz przyglądaj się tym istotom. Wybierz sobie jednego, który jest ci bardzo sympatyczny i podchodzisz do niego. Podejdź do niego i przywitaj się. Witam cię, drogi nieznajomy. Czuję od niego wielką właśnie miłość. Zwrócił na ciebie uwagę? Przywitał się z tobą też? Tak, przywitał się. Jak się witacie? W jaki sposób?
Ja się mu pokłoniłem. Mhm. On skinął mi lekko głową. Dobrze. Mówisz do niego słowami, czy w jaki sposób do niego mówisz? Nie, intuicyjnie się witam. Telepatycznie? Tak, chyba właśnie tak. To teraz spytaj się tej istoty, czy ja, Gracjana, mogę z nim rozmawiać? Czy Gracjana może z tobą porozmawiać? Tak, odpowiada, że tak. To witam ciebie serdecznie. I dziękuję za to, że przyzwoliłeś, że mogę z tobą porozmawiać. A też ci dziękuję, że chcesz ze mną porozmawiać. Dobrze. To teraz mam moje pierwsze pytanie. Co to jest za miejsce? Tutaj Tomasz, ta istota Tomasz, znalazł się u was w jakimś siedlisku w mieście. I poczekaj chwileczkę. Co to jest za planeta? Coś mi mówi, że to Nibru? Nibru? Nie wiem, dlaczego tak pomyślałem. To jeszcze raz się pytam. To jest planeta, na której właśnie twoja cywilizacja nie zdziwiła się, że Tomasz tam przeszedł bramę i nie zwróciliście nawet na niego uwagi. Czy oczekujecie często takie odwiedziny z kosmosu? Że nikogo to nie dziwi? Tak. Kim jesteście? Co to jest za planeta? Co to za cywilizacja? Jesteśmy mędrcami. Czy to jest planeta fizyczna? Tak, jest fizyczna. Mhm. Czy jest człowiekowi znana ta planeta, czy... Nie, człowiek niestety. Mhm. Czy macie nazwę waszej planety? Przychodziła odpowiedź, że nie. Nie macie nazwy? Nie. Dobrze. Jesteście mędrcami. W jaki sposób wykorzystujecie właśnie waszą wiedzę? Czy przekazujecie komuś, czy jak to się dzieje? Wytłumaczmy proszę. Skąd zdobywacie tą wiedzę? Czerpiemy ze świadomości całego wszechświata. I komu przekazujecie? Nie wiem. Stwórcy. Zbieracie informacje z całego wszechświata i przekazujecie do stwórcy, do źródła? Tak zrozumiałam? Tak. Mhm. Czy wasze istoty schodzą też w inne ciała fizyczne, gdzieś na inne planety, wracają się? Tak. Tak? Tak. Nie, tak. Tak? Tutaj stoi przed tobą Tomasz, istota Tomasz. On zagubił się w kosmosie. Czy jest możliwość, żeby on nabrał kontakt ze swoją planetą, żeby mógł powrócić? Oczywiście. Czy jesteście w stanie pomóc Tomaszowi? Tak, możemy go tam odesłać w każdej chwili. To bardzo się cieszę. I teraz, czy możesz, jak jest twoje imię? Coś na nie przyszło. Spokojnie, słuchaj wyraźnie, rozumiesz?
Neron. Neron? Neron. Neron, dobrze, dziękuję Ci. Za to jest mi łatwiej. Chodzi o rozmowę. Czy możesz Tomaszowi pokazać tam Wasze istnienie, jak żyjecie i przekazać informacje dla nas tutaj, ludzi na Ziemi? Tak, tak, jak najbardziej. Z przyjemnością go oprowadzę. Dobrze, no to ruszacie, to poproszę o to i Ty, Tomek, wszystko co widzisz, co do Ciebie dochodzi, wszystko powtarzaj, mów na bieżąco i głośno i wyraźnie. Gdzie idziecie? Właśnie przemieszczamy się między tymi budynkami. Właśnie jest dużo bardzo podobnych tych istot. To znaczy dużo. Wcale nie jest ich wiele. Witają Ciebie, czy patrzą na Ciebie? Jak to się dzieje? Chodzą bardzo zamyśleni. Mhm. Tak jakby ciągle nie wiem, jakby pogrążeni w medytacji. I to teraz się spytaj tego, jak on... Neron, tak? Neron. Neron. No, Neron. Czy mogę się zapytać, dlaczego te istoty tam? Czy to jest zamyślenie, czy medytacja? Co to jest? Co się dzieje? Neron, dlaczego każdy jest taki zamyślony? Czy medytujecie? Tak, tak, przychodzi do mnie taka odpowiedź, jak ja mówił, tak, poprzez to tworzymy. Tworzycie? Co tworzycie? Wszystko, o czym myślimy. Znaczy się, tworzycie, o czym myślicie. Czy tworzycie to na waszej planecie, czy... Jak mam to zrozumieć? Neron, tworzycie to tam, w własnej planecie? Nie. Pytaj się dalej. Gdzie to tworzycie? Wszechświat? Tak, odpowiada tak. To ile wszechświatów jest tam, Neron? Coś mamy informację, ale ludzkość... Nieskończenie wiele. Cały czas się tworzy nowe. Wszechświaty? Tak, wszechświat. Kto nimi zarządza? Bóg. Mhm. Jak są tworzone te wszechświaty? Neron, jak są tworzone te wszechświaty? Stwarzamy je siłą naszej myśli. Mhm. Jak powstaje nowy wszechświat, co jako pierwsze powstaje? Planeta. Jedna? Nie, setki planet. Kto je tworzy? To są materialne. Jak jest to tworzone? Jak to jest tworzone? On mówi, że my to tworzymy myślą. Siłą myśli. Siłą myśli. Każdy z nas to tworzy. Dlatego są takie rozmaite, że każda planeta jest inny wytwór? Tak. 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 Cały czas tak jakby... tworzą, mają wgląd w to, co tworzą. I mogą w każdej chwili tworzyć następne. Na tym ich polega jakby działanie. Jest nieskończona ilość światów, miejsc, istot, wszystkiego. Mhm. Czy
Jesteście takimi projektorami. Nie tak. Projektantami. Architektami. Projektorzy. Tak, architektami wszechświata. Czy ktoś zatwierdza tamte to, co powstaje? Ktoś ma nadzór nad tym? Nie. Mamy wolną wolę. Robimy co. Co po prostu uważamy za stosowne. Czy stwarzacie tylko planety, te materialne? Nie, wszystko możemy stwarzać. Co to się znaczy wszystko? Rośliny, zwierzęta. Czy ja, to jest moje pytanie, poproszę o odpowiedź. Czy to, co wy, to jest projekt. Wy robicie projekt, projektujecie coś, tak? Tak, projektujemy. Dobrze. Czy macie innych wykonawców, to co stwarzają? To ja pytam się, czy istnieją laboratoria w przestrzeniach, co są waszymi wykonawcami? Nie. Nie ma laboratoriów. Skąd bierzecie materiał takiej rośliny, czy przecież ciało stworzyć, florę, faunę, kamienie? Skąd? On mówi, że to jest energia. Mhm. Stwórcza energia. Mhm. Kolory? Zapachy? Też. To się bierze z doświadczeń wszystkich istot, które żyją w całym uniwersum. Z doświadczeń. Znaczy, z doświadczeń, czy to ja rozumiem z genetyki, o genetyce jest mowa? Nie, z tego, co... Powielanie? Powielanie, tak. Każda istota, która jest we wszechświecie, tworzy. Tworzy. Żyje, tworzy. W każdej chwili tak jakby idzie naprzód. Jakby to tak wytłumaczyć, nie wiem, pod kątem Ziemi, czyli tworzą się nowe wynalazki, nowe idee, nowe możliwości i my mamy do tego wszystkiego dostęp. Bo każdy każda z tych jednostek jest. Każda myśl jest. Do każdej myśli można mieć dostęp. Każda myśl jest. Każda istota jest cząstką wszystkiego. Czy wy macie dostęp, kierujecie po prostu, czy podajecie poprzez myśl człowiekowi też, żeby człowiek coś tworzył? Tak. Czy możecie to, macie dostęp do wszystkich, czy nie do wszystkich istot tu na Ziemi, ludzi? Nie do wszystkich. Dlaczego nie do wszystkich? Niektórzy nie. Nie. Niektórzy mają zamknięte serca i nie można się z nimi kontaktować. Czy przekazaliście też te pomysły, które są wykorzystane przeciw człowiekowi? Chodzi o zabijanie, mordowanie, bomby atomowe. Czy to od was tak samo było przekazane? Tak, ale to nie miało. Nie miało to mieć. Nie do tego miało to być wykorzystane. Czy jest możliwość, żebyście przekazali tym właśnie, którzy obsługują tę straszną broń, czy tak jak chemtrails teraz przeciwko człowiekowi wszystko, to się jest obrócone. Czy możecie też teraz poprzez myśli do tych
wykonawców tego, co tutaj się dzieje? Czy możecie zmienić, żeby oni to sami mogli zniszczyć? Czy przekształcić po prostu to w tym? Czy możecie to zrobić? Żeby to nie przestało działać? Żeby niszczyli oni sami to? Możemy. Tak? Ale tu każda istota sama decyduje, co chce robić. My nie możemy na to wpływać. Mają wolną rękę? Tak. To mogą zniszczyć tą planetę? Tak, Ziemię? Tak, oczywiście. Każdy ma wolną rękę. Można zniszczyć Ziemię. No i jak się czujecie, wiedząc o tym, że te stworzone istoty, które żyją tu na planecie Ziemia, że mogą za jednym stryknięciem zniknąć? Czy dlatego jest wam jest to obojętnie, że możecie takie istoty stworzyć jeszcze raz? Nie, my ich kochamy. Ale? Ale nie możemy wpływać na ich decyzję. To jest ich rozwój, ich własny wybór, ich droga. To znaczy, jak dojdzie do zniszczenia, to jest też ten wybór człowieka i... Tak. ...nicość. Tak. To tak jakby już się na Ziemi odbywało. Już? Już było, tak. A to już było? Już się działo to, tak? Że doszło do... Tak, działo się. Doszło się do zniszczenia cywilizacji, wyniszczenia całkowitego cywilizacji, tak? Tak? Tak. Była zasiedlona Ziemia jeszcze raz. Zasiedlona przez kogo? Przez ciebie, Tomasz, między nimi. Jak? Między nimi przeze mnie. Przeze mnie jako Tomasz. Brałeś udział w zasiedlaniu planety Ziemia. Tak. To za chwileczkę wrócimy do tego. Teraz mi chodzi jeszcze właśnie o... Mówimy teraz o Ziemi, bo żeśmy tam ogólnikowo troszeczkę może dostali więcej informacji, ale teraz skupimy się tutaj na tej planecie Ziemia. Poproszę, pierwsza cywilizacja, zasiedlenie, jakie było tutaj na planecie Ziemia? Pierwszy myślący człowiek. Co to była za cywilizacja? Czy przybyła skądś, czy została stworzona? Została stworzona na podobieństwo Boga. Podobieństwo Boga. Jak mam to zrozumieć? Ci ludzie mogli wszystko kreować. Ta pierwsza cywilizacja? Tak. To znaczy, podobieństwo Boga to nie chodzi o wygląd, to chodzi o... Chodzi o... O te dusze. Tak. Które wcieliły się. Kto stworzył ciała fizyczne, bo dusza musi zasiedlić. Bez ciała nie może dusza wejść. Inni bogowie. Inni bogowie? To ile bogów? Jest jeden Bóg, czy są bogowie? To jest jeden wielki organizm. Jak? Jeden wielki organizm. Jeden wielki organizm. Tak, wszyscy jesteśmy cząstką Boga. Czyli wszyscy mamy moc stworzenia na różnych poziomach. Każdy odpowiada za inne? Każdy odpowiada za swoje życie, za... Poczekaj chwileczkę, moment. Tak, każdy tworzy, mówimy o tych bogach, ten najsilniejszy to jest stwórca, tak? A potem to źródło to są ci bogowie. Nie. Tak mam to rozumieć? Nie, wszyscy się składamy. Stwórca się składa z każdego. Potężny umysł. To jest potężny umysł.
i potężne doświadczenie, doświadczenie wszystkiego. Mhm. Skąd, właśnie, skąd się wziął ten potężny umysł? Czy dostaniemy informację? Bo z niczego nie ma nic. Tak jakby pojawiało mi się słowo nie. Nie ma. On tak? Chyba też nie wie. Nie wie ta istota, która ten Neron, który z tobą rozmawia, tak? Neronie, wiesz, skąd się wziął ten potężny umysł? Nie. Nie, dobrze. No ale mamy już przekazane, że będzie nam przekazane. Dobrze, na ten moment trzymajmy się teraz tego tematu, tutaj chodzi o Ziemię. Dobrze, to te istoty, które były pierwsze, to były na podobieństwo Boga, po prostu potrafiły tworzyć. Co tworzyła ta pierwsza cywilizacja, która tutaj pokazała się na planecie Ziemia? Dużo miłości tworzyli. Chodzi o energię, energię miłości. Energię miłości, tak. Otaczali tą planetę, tak? Czy ta planeta, czy to jest też istota, to jest dusza, duch? Tak jakby mam taką informację, jakby były dwie cywilizacje. Dwie były? Jakby dwie, albo na pewno nie jedna. Mhm. Nie tak jak teraz jest. Mhm. I teraz ja poproszę, żebyś ty zobaczył te, obrazowo zobaczysz, jak wyglądały. Masz przekazany. Aha. Tak? Jedni byli stworzeni przez bogów. Mhm. Chodzi o ciała fizyczne, tak? Ciała fizyczne. I zostały dostarczone na Ziemię, tak? Tak. Tak jakby było połączeniem Boga, bogów, mhm. Znaczy w tym sensie stwórców, ale nie przez... Mhm. Nie przez... Fakt, jak ja czuję, jakby nie było jednego Boga. Mhm. Przez twórców. Mhm. To jest jakby jedna organizacja. Jedno z drugim działa. Są powiązania. I każdy jeden jakby był odpowiedzialny do tworzenia czego, w jakim zakresie. Stworzenia. To jest jedna instytucja po prostu, to źródło. Tak, to jest jedna po prostu. Jedno wielkie uniwersum. Oni stworzyli tutaj człowieka na wzór Boga, ale tak jakby była też druga cywilizacja. Mhm. Przyglądaj się. Niech będzie to ci pokazane teraz. Jakby oni ciężko musieli pracować. Jakby byli po prostu... Niewolnikami. Niewolnikami, tak. Co oni tam, no pracować, co mieli, czy coś mieli na tej ziemi tam tworzyć ci niewolnicy, mieli do czegoś byli? Nie wiem, teraz widzę, tak jakby, nie wiem, oni budowali piramidy, prawda, takie jakieś historie, jakby ciężko pracowali. To teraz, Neron, do czego piramidy były budowane, bo oni, ta pierwsza cywilizacja im kazała budować, tak? Tak, ona poszła w... Nie w kierunku jedności, tylko poszła w kierunku wyzyskiwania. Zniewolenia. Zniewolenia, tak. To po prostu coś tam tak, i... zaszło, jakieś wielkie nieporozumienie z tym stworzeniem tych istot, czy wysłaniem ich tutaj na Ziemię. Tak, tu. To ja się teraz zapytam. Poproszę o prawdę, bo teraz jest przekazywanie prawdy tutaj dla ludzkości. Nie będziemy wchodzić gdzieś tam głębiej. Ja tylko poproszę o potwierdzenie albo zaprzeczenie. Ta cywilizacja, która właśnie została zesłana i miała tworzyć po prostu, a zniewolili ludzi, którzy już tam byli, jak już człowiek był i oni ich zniewolili, tak? Czy chodzi teraz o to, że stało się coś, co mówimy o ciemnej energii, że zagarnęła umysły tych istot? Doszło do jakiegoś handlu, obiecań, Neron. Tak, tak jakby ta cywilizacja oddała się, tak jakby...
miała taką świadomość, że są wyższymi istotami i mogą wykorzystywać te istoty. Dysponowali jakby lepszą technologią. To ja się teraz zapytam. To oddzielenie się właśnie tego jednego Boga tam, ze źródła, którym na dziś nazwa ma dużo imion, szatan, jakiś tam, no, czy on wtedy zadziałał, czy to oddzielenie było właśnie, bo ta cywilizacja, ona później zniknęła. W jaki sposób zniknęła? Po prostu sami rozwalili tą ziemię. Ziemię rozwalili? Zniknęła ziemia? Nie zniknęła, ale wyginęła cała ich cywilizacja. W jaki sposób to się stało? Nastąpiły ruchy tektoniczne. Przez co? Przez eksperymenty, które robili z energią. Aha. Czy ta cywilizacja miała nazwę? Czy w historii ziemskiej jest zapisana ta cywilizacja? Tak, jest zapisana. Jako? Nie wiem, właśnie tutaj mi dwie nazwy wleciały. Tak? Wleciały mi nazwa Atlanci i Anunnaki. Anunnaki? Tak, i Atlanci. To są te dwie cywilizacje, to byli Anunnaki i Atlanci. Tak, Atlanci to tak jakby ziemska ta cywilizacja. Anunnaki tak jakby bogowie. Czy Anunnaki, to ja mówię o tych ciemnych siłach. Jeszcze raz ja poproszę o wytłumaczenie. Pod działaniem ciemnych sił? Nie. Neron. Neron mówi, że tak. Co Neron mówi jeszcze raz? Że tak. Że pod działaniem ciemnych sił? Ciemnych sił. Oni byli wysłani w dobrym, ale potem jakby ciemne siły na nich zadziałały? Czy jak to mam rozumieć? Czy te dwie cywilizacje, te Anunnaki, zeszli z ciemnej strony, a ci Atlanci z tej jasnej strony, tak mam zrozumieć? Jednocześnie? Czy prawie jednocześnie? Wytłumacz mi to, Neron. To jest dla ludzkości. Poznajmy, odkrywamy prawdę. Nie. Tylko przekazuj. Nie, on. Tak jakby Anunnaki stworzyli Atlantów. To działali wpierw dobrym, tak? Rozumiem? Neron. Tak, działali w pozytywnym. To chodzi o zasiedlanie planet, te tworzenie właśnie tych istot, tak, tych cywilizacji. Zasiedlanie planet. Po prostu zasiedlili Ziemię. Tworząc nową rasę. Nową rasę. Czy istniała też rasa Lemurianie? Co w tak, historii? Tak, istniało. Kto ich stworzył? Też Anunnaki. Mhm. Co się stało z tym, z tą drugą rasą, Lemurianie? Czy pierwszą, czy drugą? Też informacja, że wyginęli. Wyginęli? Dlaczego? Jakby się rozpowiadało właśnie to piekło, nie wiem, na ziemi, to jedna i druga cywilizacja po prostu została. Operacja się nie udała, pacjent umarł. Tak, jakby to zawrnęło. Rozumiem, że to były wysoko rozwinięte istoty. Miały tą wiedzę, tą boską wiedzę, tak? I mogli tworzyć. Tak, mogli tworzyć. I tworzyli. Tak, zapomnieli o tych Lemurianach.
Znaczy w sensie zapomnieli. To Lemuria nie byli jako pierwsi, wyginęli? Nie traktowali ich na równi. Nie, wszyscy, jedna i druga zginęła. Potem była przerwa w rozwoju Ziemi? Tak. I dlaczego zapadła decyzja na nowo, jak to się stało z tym zasiedleniem? Powstał nowy człowiek. Jak wyglądał? Obejrzyj. Tak jak teraz wygląda człowiek. A ci Atlanci tak wyglądali troszkę inaczej? Jak dzisiejsi? Tak, oni byli więksi. Byli bardziej podobni do innych. Byli potężniejsi. Ten drugi człowiek tak jakby bardziej przypomina tych Lemurian. Dobrze. Tak, to jesteśmy my w tej chwili. Dlaczego takie krótkie życie zostało stworzone tutaj dla człowieka? My sami to stworzyliśmy. No na początku było dłuższe życie, mam to rozumieć? Tak, na początku było dłuższe. Ile lat? Na ziemskie? Tysiąc. Tysiąc. Dobrze. Od czego ta zmiana zaszła, że człowiek zaczął dostawać życie krótsze? Jak to się stało? Od czego? Sam to zmienił. Czym? Przez co? Myślenie swoje. Poprzez myśl? Poprzez myśl. Szybko dzieci zrobi to, zbudować i odlot? Poprzez strachy życia. Lęki, strachy? Tak. No, lęk skraca, lęk zawija, lęk niszczy, strach. Czy miał na człowieka, czy miał właśnie wpływ te ciemne siły? Dlaczego wszystko zaczęło się zmieniać? Tak. Co było przyczyną? Negatywne myśli. I te negatywne myśli, bo ciemne energie mają wpływ na umysł ziemski. Tak, negatywne myśli, strach. Nie na duszę. Tak. Dusza jest nieśmiertelna. Dusza jest nieśmiertelna, tak. Strach. Strach wszystko skraca. Czy jakiekolwiek modlitwy, religie, czy to jest od tam ze źródła przekazane tutaj dla ludzi, że mają tym żyć, z tym żyć, się żywić tym? Religia miłości. Religia miłości, ale jej nie ma. Nie ma w tej chwili. Kama Sutra może została jedna, ale to nie należy do energii. Tak, religia miłości to jest. Religia miłości, a to resztę, te religie, które zostały stworzone, to zostały w negatywnym stworzone, rozumiem. Człowiek to stworzył. Człowiek to stworzył. Nie to jest. Nie Bóg. Dobrze. No to już to wiemy, już zagłębiamy się w tym. Bym bardzo chciała Neron zapytać się, czy będziemy mieli jeszcze jedno spotkanie z Tomaszem, żeby właśnie przekazać ludzkości ten sens tego tutaj bycia, sens rozwoju. Sens istnienia, chodzi o Ziemię, żeby to dla ludzi, żeby dochodzi do zmian i po prostu pragniemy tą misję wypełnić, żeby ludzie się obudzili.
Wpierw miałem wrażenie, że nie wie, ale teraz tak jakby czuję, że tak, możemy. Dobrze. Nero, chodzi o to, jak się ludzie zaczną się, bo to są zmiany poprzez wiedzę, poprzez prawdę. Tak. Nie poprzez bajki jakieś tam. Czy wtedy zacznie się też przedłużać ciało fizyczne, ludzkie? Tak, tak. Bo w tej chwili człowiek nie ma czasu na stworzenie czegoś. Teraz człowiek żyje ciągłym strachem. Właśnie. Ale jak się dowiedzą prawdy, to i strach odejdzie. Tak, będą się ze wszystkiego śmiać. Bo się nie będą niczego bali. Zrozumieją, że to jest wszystko wymyślone przez innych ludzi. Mhm. Czy stwarzanie jakiejś religii, modlitw, obiecywanie coś, żonglowanie Jezusem, Bogiem, czy to jest w dobrym, czy to jest następne napędzanie strachu i zniewolenia? Jest w dobrym, tylko ci ludzie są sami nieświadomi tego. Nie. Są w zapomnieniu. Nie, jeszcze raz. Jeżeli, jeszcze raz, to zostało, może źle sformułowałam, albo źle odebrałeś, jeszcze raz. Jeżeli ktoś tworzy jakąś wiarę, jakąś religię, to jest, dochodzi do fanatyzmu, że ty to wierzysz, to nie jest, nie wiem, czy... Nie, niedobre to jest. Każdy ma połączenie z Bogiem bezpośrednio. Sam. Sam. A takie coś tworzenie to jest manipulacja? Nie. Tak, to jest po prostu firma. Co jest? Przedsiębiorstwo. Przedsiębiorstwo manipulacyjne. Tak. Zniewolenie następnej. Początek niszczenia cywilizacji następnych, bo to się odbywa grupowo. Tak, to się przekazuje później dalej na pokolenia. Strach, że strach. Jeszcze jak dzieci w to wciągane są, tak? No, to tak jakby jest z pokolenia na pokolenie. Właśnie. Teraz Nero, to jesteśmy umówieni? Tak. Na to samo miejsce? Nie. Możemy się w innym miejscu spotkać. Neron, czy jeszcze raz, czy to Tomasz pojazdem nie zabłądził w przestrzeni? On był tam wysłany do ciebie, żeby te informacje były przekazane, zgadza się? Tak, na niego tutaj czekaliśmy. Dobrze. To ja pozdrawiam waszą całą cywilizację. Serdecznie, Agrycjana tutaj z Centrum Harmonii. Znasz mnie? Tak, znam cię. Dziękuję za to. Ja teraz poproszę, żeby Tomasz był odesłany do pojazdu i powraca z powrotem. Będziesz mu towarzyszył, Nero? Tak. Dobrze. Pożegnaj się. Pozdrów całą cywilizację tam, na tej planecie. Pozdrów ich. Serdecznie was pozdrawiam, kochani architekci. Dziękuję. Chwileczkę, powrócisz przed ekran, gdzie czeka na ciebie Jezus i twój opiekun duchowy. I teraz ruszasz w podróż, pożegnaj się z Nerą. Do zobaczenia, właśnie, do zobaczenia. Okej, okay. I ruszasz, powracasz z powrotem, pojazdem. Zerkniesz tam, gdzie twoja żona z tym dzieciątkiem na ręku, tam i powracasz stamtąd, przed ekran. Teraz ruszaj. Co się dzieje? Siedzę w tym pojeździe. Mhm. Jak się czujesz? O, tak jakby... Dobrze się czuję, bardzo dobrze. Te emocje, te aż... Trochę opadają te emocje. Było mi bardzo gorąco przez cały czas. Mhm. Teraz tak jakby... Tak. Tak? Uspokaja. To znaczy byłem bardzo spokojny. Mhm. Jakby te emocje opadają. Teraz ty wiesz w powrocie,
Czy to była ta misja tam, że byłeś wysłany? Tak. I teraz jesteś z powrotem, ty się cofasz z powrotem. I teraz tam skąd pochodzisz, z twojej cywilizacji. Tam skąd pochodzisz, kim jest twoja cywilizacja, że masz tam dozwolony wstęp do tych stwórców, architektów. Tam zostałeś wysłany. Informacje masz teraz otwarte. Ty wiesz, kim jesteś tam. Podróżnikiem. Kosmicznym, kosmosu, tak. Uniwersum? Tak. Mhm. Dobrze, masz wstępy do takich przestrzeni? Tak. Dobrze. Cofasz się z powrotem, cofasz się przed ekran, cofasz się, jak będziesz, powiedz mi, cofaj się. Co się dzieje? Znowu jakbym był w tym samym miejscu, w tym statku i widział gwiazdę. Mhm, dobrze. I teraz ja przyspieszam. Ty stoisz przed ekranem i widzisz teraz ten pojazd kosmiczny jako tą energetyczną, tą plamę. Teraz stoisz już przed ekranem, wracasz. Tak jakbym był przy... ten portal? Nie. Jesteś na zewnątrz? Zobacz, czy jest Wezus i twój przewodnik duchowy? Tak, czuję. Dobrze. Wezus już jest z powrotem, Tomasz, tak? Jest z wami razem? Tak. Dziękuję ci za tą podróż. Czy to był właśnie... Czy to miały być przekazy dla ludzkości tam? Tomasz ma tam wejście? Jezus. Tak, odpowiada, że tak. Dobrze. Przygotujesz jeszcze jedno spotkanie, Jezus, proszę, żeby Tomasz przekazał dla ludzi jak najwięcej informacji, tej prawdy, tego odkrywamy. Teraz bramę otworzyłeś. Mamy pozwolenie na przekazywanie. Tak? Dziękuję za to. I teraz podziękuj się, Tomasz. Będą cię odprowadzać do tu i teraz, do przejścia. Dziękuję wam, kochani, za opiekę. I do zobaczenia. I do zobaczenia. Jezus, my się zobaczymy na bazie. Dziękuję tobie. Jutro mam... zobaczymy następną, Jezus. Tutaj nie wiem. Kto będzie, przyszykuj to następne. Chcę być Ola, Aleksandra. Tak właśnie powiedział Wezus. Że Aleksandra jako następna? Tak, to ja cię poproszę, Wezus. Okej. Okay. I teraz powracacie. Jeżeli masz pytania, jakiekolwiek pytania w drodze powrotnej, rozmawiaj, dowieź się wszystko, zadawaj pytania teraz i wracacie do Twittera. Zadawaj pytania, zadawaj. Jaka jest misja moja na Ziemi? Odpowiada, że szerzyć wiedzę. Co mam przekazywać? Robisz to. Prawdę. 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 Dobrze. Miłość. Wspólnota. Spytaj się, czy poznałeś wpierw zło, żeby dobro odkryć, żeby powrócić do dobra? Że musiałeś to poznać? Czy poznałem wpierw zło, żeby powrócić do dobra? Tak. Ja doskonale znam zło. Dlatego. I teraz jesteś gotowy do przekazania tej prawdy. Jesteś otwarty na to. Dlatego, tak. Że musiałeś poznać tą drugą stronę też. Dobrze. Jestem otwartą księgą. Spotkamy się w poniedziałek? Pytaj się. Spotkamy się bez już w poniedziałek? Tak. Dobrze. Dziękuję za to. Dziękuję ci.
jak poczujesz tu i teraz. Jeżeli jakieś tam o ciebie twoje prywatne chcesz coś wiedzieć, o twoją krótką przyszłość, pytaj teraz, wszystko dostajesz odpowiedź. Dziękuję ci. Dostałeś? Tak. Pięknie, okej. I teraz? Poczuj to tu i teraz, to przejście, poczuj. Już? Jesteś? Jesteś? No tak. Spokojnie. Teraz pożegnaj się. To jest takie do zobaczenia, to nie jest pożegnanie się na... To jest takie symboliczne. Żegnaj się. Do zobaczenia. Ja też mówię do zobaczenia, kochani. I teraz zobacz, odchodzą. Odchodzą? Tak. Dobrze. Odwracaj się teraz, odwracaj się. Ja odliczam od 5 do 1, będziesz powracał. Od...